Wyleczyć raka, marzenie milionów Polaków. Roczna zachorowalność na nowotwory w Polsce jest 350 tysięcy nowych zachorowań rocznie. Także ten problem dotyka milionów Polaków i ich rodzin. Ukrywane są prawdziwe dane na ten temat. Dlatego nasza telewizja zdecydowała się także zrobić film. W jakiej kategorii go umieścimy? Spodziewam się przepychanek z YouTube. Jak wyleczyć raka? Wyleczyć raka. Ano kapustą i fasolką. Cieciorka. Ta fasolka nie rośnie w Polsce. Jest sprowadzana z zagranicy do Polski. Metodę tą opracował fizyk dr Ashkar. Dlaczego fizyk, a nie lekarz? No być może, proszę Państwa, właśnie dlatego, że lekarze uczeni są na akademiach medycznych takich rzeczy, które być może tylko przeszkadzają w dojściu do prawdę o tej chorobie i rzeczywiście tej metody wyleczenia. Doktor Ashkar napisał książkę. To jest mała książka, malutka właściwie, broszurkowata wręcz, z płytką. I teraz na czym polega ta metoda? Wyjaśnia oczywiście najlepiej sam pan doktor Ashkar. To jest taka poglądowa jego tablica na temat przerzutów nowotworowych. Przerzutów, którymi onkolodzy tak strasznie straszą pacjentów i ich rodziny. Kancerogeny są tutaj kluczem do zrozumienia tego problemu. Mnie bardzo pomogła ta rodzina, Wolny, mają stronę i oglądamy fragmencik tego filmu. Dziękuję pani Roz za Roza, za tłumaczenie. Ponieważ nikt nie wie, co wywołuje raka i nie wiedzą, jak wyeliminować go. Możecie Państwo posłuchać. I metoda doktora Ashkara jest tak wspaniała, ponieważ ona działa na system immunologiczny, a system immunologiczny ma doskonałe rozeznanie w tym, która komórka jest dobra dla organizmu, a która nie. So immune system is participating to identify which causing cancer and push out of the body. Więc system immunologiczny daje sobie doskonale z tym radę poprzez rozpoznawanie, która komórka jest zła i wyrzucanie jej, pozbywanie się jej z organizmu. Polecamy oczywiście oba filmy, bo dwa znalazłam na internecie wywiadu z dr Ashkarem, ale teraz, proszę Państwa, przedstawię jeszcze inną stronę wielojęzyczną i z niej także krótki film. Tu na dole znajdziecie Państwo filmy i w ogóle dużo informacji. Tą stronę bardzo polecam, ale na jedną rzecz muszę zwrócić Państwa uwagę. Jak tutaj jest... Niech świat się o tym dowie, oczywiście, ale jaki świat? A więc tutaj nie jest niebocentryczny świat, ponieważ kula się kręci, a według niebocentryków kula ziemska stoi, natomiast obraca się w niej w środku niebo. I w temacie dezinformatorzy. Horyzont powinien być płaski, widoczny horyzont, a nie jest według
amerykańskich dezinformatorów. I ponieważ dr Ashkar także z Ameryki operuje w tej chwili, z Kalifornii, tak tu się dowiadujemy z tych filmów, do tego tematu nawiązuje za chwilę jeszcze na slajdzie. Natomiast ten film raka jest bardzo z tej jasny, strony precyzyjny i wyjątkowo interesujący. Naprawdę bardzo ciekawy. Aby w ludzkim ciele powstał rak, potrzebny jest kancerogen, czyli substancja chemiczna powodująca raka. Kancerogenem może być dowolna substancja chemiczna występująca w żywności, jak chemikalia używane podczas przetwarzania żywności. I to jest najważniejsze, proszę Państwa, kancerogeny. Różne chemikalia powodują różne. Ponieważ chemioterapia nie usuwa kancerogenów, a tylko komórki rakowe. I to jest powodem, dlaczego pacjenci mają nawroty. Usunięcie kancerogenów tak naprawdę może nastąpić tylko przy tej metodzie. Doktora Ashkara. I dlatego zgłaszają się do niego pacjenci w beznadziejnym stadium. Zmów i wirusów, zdolna rozbijać komórki ciała na fragmenty, może być zaklasyfikowana jako przyczyna powstawania promotorów choroby. To dziesiąty. I przekształci się w guz. Kancerogeny nie są żyjącymi mikroorganizmami, które można zabić. Dlatego nie możemy używać leków. Jedyną metodą wyleczenia raka jest fizyczne usunięcie kancerogenów z ciała za pomocą metody absorpcji neutralnej infekcji, która zostanie opisana w dalszej części. Nie ma raczej alternatywnej metody leczenia raka. Ta metoda jest prosta i doskonała. I na tym warto się zatrzymać. Czyli kapusta, cieciorka. Mnie zaniepokoiła trochę ta tablica, także z tej strony pobrana, bo ta krzywizna ziemi. Ziemia jest w środku, nasza skorupa. My mieszkamy od środka, ale co to jest? Czyżby to było to, co jest na zewnątrz? No, pytanie pozostawiam widzom do dywagacji. Wszystkie filmy z tej strony bardzo polecamy. I właściwie tylko to się nie zgadza, że on się kręci. No ale tutaj się nie kręci, bo to jest tylko tablica. Metoda nazywa się nia z angielskiego albo ani z polskiego, absorpcji neutralnej infekcji. Zestaw omówimy w następnym filmie, potrzebny do inicjacji metody. I pierwszy dzień właśnie inicjacji, to będzie kolejny film. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału Królewska TV. Do następnego odcinka.